Cześć, mam na imię Justyna. Razem z Mariuszem jesteśmy fizjoterapeutami w Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy Prostej 69 w Warszawie. Zajmiemy się dzisiaj aktywnością osób starszych. Zapraszamy. Zacznijmy od pytania, kim jest osoba starsza? Według WHO osoba po 60 roku życia, według niektórych instytucji finansowych powyżej 50 roku życia, a dla 60-latka będzie to osoba powyżej 30 roku życia. Więc czy tak naprawdę jest sens określania tego wieku? Procesy starzenia rozpoczynają się już od 20 roku życia. Jedno jest pewne, regularna aktywność fizyczna łagodzi wpływ wieku oraz spowalnia procesy starzenia się. Największymi zaletami aktywności fizycznej u osób starszych są ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zapobieganie nadciśnieniu tętniczemu, poprawa funkcjonowania układu oddechowego, utrzymanie prawidłowego metabolizmu, kontrola masy ciała, zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego, zapobieganie osteoporozie, zachowanie optymalnej kondycji układu mięśniowo-szkieletowego, poprawa nastroju i jakości snu oraz poprawa koordynacji i pamięci. Pokażemy dzisiaj Państwu ćwiczenia, które można wykonywać samemu w domu, samemu z sąsiadką albo w grupie. Wystarczy tylko krzesło oraz laska gimnastyczna. Zaczynamy od ćwiczeń na siedząco, które aktywują górną partię ciała. Trzymając laskę gimnastyczną w dłoniach, unosimy ją do góry nad głowę, wyciągając jak najwyżej do sufitu. Uginając łokcie, opuszczamy na kark i powoli powracamy do pozycji wyjściowej. Drugie ćwiczenie polega na zataczaniu obszernych kół laską gimnastyczną z przodu ciała oraz za głowę. Najpierw w jedną, a później w drugą stronę. Na siedząco możemy również wzmacniać mięśnie czworogłowe uda. Kierując palce u stóp w stronę głowy, powoli prostujemy maksymalnie kolano bez unoszenia uda z krzesła. Trzymamy około 5 sekund i wracamy do pozycji wyjściowej. To ćwiczenie wykonujemy na przemian prawą i lewą nogą. Krzesło może nam służyć również jako oparcie i stabilizacja. Stajemy za krzesłem, trzymając się za oparcie, wykonujemy obszerne koła w stawie biodrowym. Ruch wykonujemy na zewnątrz, na przemian prawą i lewą nogą. Kolejne ćwiczenie polega na powolnym wspięciu na palce, a następnie zejściu do przysiadu. W skrajnych pozycjach staramy się zatrzymać ruch i płynnie przechodzić do kolejnego etapu. Ostatnim ćwiczeniem, jakie Państwu pokażemy, jest ćwiczenie rozciągające. Stojąc za krzesłem, trzymając dłonie na oparciu, powoli wykonujemy skłon do przodu. Patrzymy w podłogę, ściągamy łopatki, miednicę staramy się odsunąć jak najdalej od krzesła. Utrzymujemy tą pozycję około 5 sekund i wracamy powoli do wyprostu. Jeśli jesteś ciekawy dalszych ćwiczeń, zapraszamy do naszego Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy Prostej w Warszawie lub na naszą stronę internetową.